Witam bardzo serdecznie w kolejnym programie Dwa Ognie. Dzisiaj gościem Andrzeja Wetemborskiego, Radio Słupsk. I Marka Sosnowskiego, Nowa Telewizja Słupsk. Jest pan prezydent, wiceprezydent, przepraszam, ale tak się mówi tytularnie, pan Marek Goliński. I od razu krótka piłka, jeden pierwszy ogień. Piłka koszykarska, panie prezydencie. Czy kiedyś się skończy ten straszny stan za Gryfią? Niedawno mecz z Wrocławiem. To, co się działo za Gryfią, przechodzi ludzkie pojęcie. Od kilkunastu lat prosimy o to, apelujemy, a tam się nic nie zmienia. Błoto, błoto i jeszcze raz błoto. To jest problem nie do rozwiązania? Pan redaktor, dobrze, że wiesz, że uczestniczę we wszystkich meczach i że sam też niedawno miałem problem. Nie znałem tego problemu, ponieważ od 20 lat nie mieszkałem w Słupsku. Rzeczywiście za halą Gryfia mamy problem z wodą. Podczas dni deszczowych samochody po prostu się zakopują, stając na murawie. Miałem ten problem, sam się zakopałem, trafiłem na pierwszą stronę gazet i rzeczywiście tym tematem staramy się zająć w Słupsku, ponieważ meczy mamy coraz więcej ludzi przyjeżdża samochodami. Myślę, że w najbliższym czasie zajmiemy się tym tematem, ale nie będę ukrywał, że przygotowujemy się również do kompleksowego remontu samej hali Gryfia, ponieważ jak wszyscy wiemy, jest ona prawie że zabytkowym obiektem i należałoby z nią coś zrobić, ale to jest rozmowa na inny temat. A deklaracja co to znaczy pada? Przygotowujemy się do przynajmniej prowizorycznego utwardzenia części za halą Gryfia, tak żeby można było tam swobodnie w dżdżyste dni stawiać samochody. Dziękuję za deklarację. I kolejna sprawa, która bulwersuje Słupszczan. Myślę, że nie tylko, że w całej Polsce ten problem występuje, jako że ustawa o segregacji śmieci dotyczy całej Polski i obowiązek ich segregowania. Niestety ustawa wyszła, zdaje się, przed szereg. I nie została zbyt dobrze przygotowana, dlatego na naszych podwórkach często panuje bałagan. Spójrzmy, jak wygląda to na naszym. Od stycznia 2020 roku gospodarka odpadami w Polsce miała wejść na nową drogę życia. W związku z tym Sejm uchwalił odpowiednią ustawę, na mocy której wszyscy zostali zobowiązani do segregowania odpadów według tzw. frakcji. A więc plastiki i metale do jednego wora lub pojemnika, żółtego, bioodpady, czyli wszystko to, co szybko się psuje, plus odpady zielone jak skoszona trawa czy rozdrobnione gałęzie, do brązowego, papier i kartony do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady zmieszane do szarego. Konfrontacja z rzeczywistością pokazuje, że łatwo jest coś nakazać odpowiednią ustawą. Jest połowa lutego 2020 roku, a na słupskich posesjach, przypuszczalnie podobnie jak w całej Polsce, widać takie oto obrazki. Część wspólnot mieszkaniowych dostosowała się do wymagań ustawy, podobnie jak właściciele prywatnych posesji, ale wielu zarządców nieruchomości ma z tym poważny problem. Według ustawy kontrolę segregacji odpadów powinni przeprowadzać pracownicy służb komunalnych, które zajmują się oczyszczaniem miasta. Co z tymi zarządcami lub właścicielami, którzy nie wywiązali się do tej pory z ustawowego obowiązku? Panie prezydencie, jak to jest z tymi śmieciami? Kto ma załatwiać te kontenery, pojemniki, żeby żółty, brązowy, niebieski stały w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu? Bo z tego, co widać, mieszkańcy zbytnio sobie sami z tym nie radzą. Pod względem organizacyjnym jakoś to... Ustawa śmieciowa weszła w życie kilka lat temu i wszyscy mieliśmy czas na to, żeby jako właściciele posesji przygotować się do, powiedzmy sobie, krótko, segregacji odpadów. Wiem, że mamy z tym problem. Wszystkie gminy mają z tym problem. Przed chwilą rozmawialiśmy. Wiemy, że ustawa jest źle przygotowana od samego początku. Kiedyś wszyscy mieliśmy indywidualne umowy śmieciowe. Wystarczyło, żeby miasto tylko co roku sprawdzało, czy takie umowy są zawarte z odbiorcą śmieci. Byłby porządek. Natomiast, ale to było. Natomiast dzisiaj właścicielem śmieci staje się gmina. I mamy obowiązek te śmieci odebrać, ale z miejsc, w których są kontenery. Miejsca składowania odpadów, czyli miejsca, gdzie znajdują się, bądź znajdować się powinny zbiorniki na odpady, są własnością posesji, są własnością mieszkańców, są własnością wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych i to one są zobowiązane do tego, zgodnie z przepisami, aby je zagospodarować najlepiej w miejscach
zabudowy wielorodzinnej w tak zwanych wiatach. Jeśli tych wiat nie mamy możliwości postawić, to po uzgodnieniu z miastem w jakikolwiek inny sposób. Najmniej problemu mamy na posesjach jednorodzinnych, ponieważ tam obserwujemy prawie 100% porządek. Mieszkańcy te zbiorniki mają. Tam jest od 1 stycznia weszła nowelizacja tej ustawy, mówiąc brzydko, śmieciowej, w ramach której dostawiamy jeszcze Państwu zbiornik na tak zwane odpady bio. I tutaj miasto Słupsk zobowiązało się do tego, że wszystkie nieruchomości, zarówno jednorodzinne, jak i wielorodzinne, w te zbiorniki bio zostaną wyposażone, chyba że na posesjach jednorodzinnych Państwo zadeklarują, że macie swoje kompostowniki, wówczas tych zbiorników Wam nie dostarczymy i opłata również zostanie o 2 zł od osoby obniżona. Panie prezydencie, kto jest zobowiązany do tego, żeby te pojemniki stały w takich wspólnotach mieszkaniowych czy właśnie spółdzielniach, że powinien je postawić bez właściciel tego, nieruchomości. Mieszkańcy są... Wszystkich mieszkańców dokładnie przez przynajmniej ostatni rok, jak pracuję w ratuszu, mam ten zaszczyt, informowaliśmy na spotkaniach z mieszkańcami, które pani prezydent zorganizowała, a było ich sporo w zeszłym roku. Wszyscy mieszkańcy zostali poinformowani. Na stosownych ulotkach, które państwu przedstawiliśmy do wszystkich mieszkańców. Dużo tych mieszkańców na te spotkania przychodziło? Otrzymywali. To było po kilkanaście, ale nawet po kilkadziesiąt osób. Spotkania były otwarte, więc każdy miał prawo zasięgnąć informacji. Również miejscowej... Nie przerzucacie troszeczkę piłeczki właśnie na barki mieszkańców, bo nie wszyscy mają szansę wyodrębnić teren. Nie wszędzie można, nie każda wspólnota może postawić swoje kontenery. Zaczyna się z tego powodu kłopot. Ja teraz, idąc na to nasze dzisiejsze spotkanie, obserwowałem, zresztą w felietonie też to widzieliśmy, obserwowałem, jak wygląda sytuacja. No, ludzie są kompletnie albo niedoinformowani, albo totalnie niezdyscyplinowani. Panowie, ludzie są doinformowani, jeśli chcą być doinformowani. Jeżeli przekazujemy za pośrednictwem czy właśnie dzisiejszej audycji, czy zwykłych ulotek do każdego mieszkania w Słupsku, czy prasy, czy radia również informacje kompleksowe od prawie roku, na czym będzie polegać system segregacji odpadów, do kogo mają należeć pojemniki, a system ten już funkcjonuje zresztą od paru lat, może bardziej uproszczonej wersji, to naprawdę wszyscy, którzy chcą wiedzieć, dowiedzieli się i wiedzą. Problem mamy, mówię, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, ale w zabudowie wielorodzinnej zarządcami są albo PGM, albo spółdzielnie mieszkaniowe, albo konkretne wspólnoty, które parokrotnie w zeszłym roku również, szczególnie PGM czy prezesów dużych spółdzielni, bo mamy kilka dużych spółdzielni i tam mamy największe skupisko mieszkańców, parokrotnie ze wszystkimi osobiście się spotykałem i wszyscy stosowne informacje otrzymali. Oczywiście to, co mówi pan redaktor, mieszkańcy mogą się czuć niedoinformowani, bo do dalszego poinformowania tych mieszkańców zobowiązani byli na przykład prezesi spółdzielni mieszkaniowych. Może tego nie zrobili, ale jako miasto staramy się, kilkakrotnie wypuściliśmy bardzo czytelną ulotkę. W ostatnim głosie Pomorza również cała jedna strona na okładce tyłu była z tymi informacjami. Jeżeli ktoś cierpi na deficyt informacji, to również zapraszam do urzędu albo na stronę internetową miasta Słupska. A jak pan ocenia te pierwsze tygodnie? Jak to wygląda? Robiliście już jakiś research, takie rozeznanie? Znaczy tak, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zbiera informacje, ponieważ daliśmy sobie czas do końca lutego, bo przypomnę, że stosowna nowa uchwała Rady Miejskiej mówiąca o zmianie stawki za opłaty za śmieci i o zmianie tego systemu segregacji obowiązywać nas będzie już w 100% od 1 marca, więc mamy jeszcze kilka dni, kilka tygodni na to, żeby monitorować sytuację. Stosowne decyzje, niestety, jeżeli nie będziemy stwierdzać brak segregacji śmieci, będą wydawane decyzje zgodnie z obowiązującą ustawą o podwyższeniu opłaty z 18 do wielokrotności tej kwoty. W tym roku dwukrotności, w przyszłym roku trzykrotności i aż do czterokrotności w następnych latach. To są te kary ustawowe, są to kary ustawowe, wynikają z przepisów ustawowych. One będą nakładane jednorazowo po stwierdzeniu czyli jeżeli nie przez braku segregacji. Ale no na niestety mieszkańców czy na zarządcę tych nieruchomości? Na... Kto będzie płacił?
na mieszkańców. No jeżeli administrator każdy mieszkaniec, jeżeli jest zabudowa wielorodzinna, w swoim czynszu ma również opłatę śmieciową. Ona będzie podwyższana stosowną, jednorazową decyzją. Panie prezydencie, ale jeżeli administrator nie dostarczył tych pojemników, to dlaczego mieszkaniec ma płacić? No, zbiera te, segreguje te śmieci, a nie ma gdzie ich wyrzucić. Ma pan rację. Administrator występuje w imieniu właścicieli posesji, niech ich będzie 100 czy 200, tworzących wspólnotę czy spółdzielnię mieszkaniową. Tam są stosowne zarządy, a ci mieszkańcy są członkami wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej i oni rozliczają swój zarząd. Czyli nacisk za sprawne albo brak sprawne działania. Mieszkańcy od miasta otrzymują informacje, a miasto realizuje swój ustawowy obowiązek, który został na nas nałożony przez Sejm. Zmieniamy temat w takim razie. Oświetlenie. Oświetlenie miejskie. Brak oświetlenia. Czasami mieszkańcy są zaskoczeni tym, w jaki sposób są wymieniane te światła. Czy to jest konik szachowy decyduje o tym. Spójrzmy, jak to wygląda w naszym felietonie. Od około roku trwa wymiana oświetlenia w mieście z energochłonnego oświetle koloru pomarańczowego na nowoczesne, energooszczędne i o tak zwanej dziennej temperaturze barwowej światła. Owiany tajemnicą jest klucz doboru ulic, według którego ta wymiana jest przeprowadzana. Logiczny wydawałby się system od ulic strategicznych, tych najbardziej obłożonych ruchem i tak dalej, ale tak nie jest. I druga sprawa. Jaką metodą wygaszane są rano uliczne latarnie? Wyłącznikami czasowymi czy na czujnik światła, czyli fotokomórkę? Bo często gasną wtedy, kiedy jest jeszcze ciemno. Wtedy kontrasty od reflektorów samochodowych, dodatkowo odbijane od mokrego przeważnie asfaltu, bardzo utrudniają kierowcom jazdę i niebezpiecznie robi się na przejściach dla pieszych, bo niestety Polacy najczęściej ubierają się na buro-szaro. Czy fotokomórki, jeżeli to one sterują, można ustawić na odpowiednią ilość światła tak, żeby ono przeważało nad szarością, a nie na odwrót? Panie prezydencie, czy pan może z pełną otwartością przyznać, że to idzie gorzej niż powinno iść? Wymiana oświetlenia w Słupsku, podwójne lampy, lampy świecące słabo, lampy usytuowane pomiędzy drzewami, lampy usytuowane w takich miejscach, gdzie nikt rozsądny by ich nie postawił. I jeżeli pan sobie życzy, to możemy się umówić nawet na jakiś spacer, na przykład na ulicę Wileńską, pokażę panu jakieś absurdy związane z usytuowaniem lamp, które są wymieniane. System wymiany oświetlenia w mieście Słupsku był zaprojektowany przez uprawnionych projektantów jeszcze przed ponad rokiem czasu i nie chciałbym dyskutować na temat projektów technicznych, które zostały przygotowane przez uprawnionych inżynierów. Podsumowywać będziemy ten projekt, który realizować jeszcze będziemy przez dosyć długi czas, jak on zostanie zrealizowany i sprawdzimy, czy przyniósł on efekty. Panie prezydencie, przepraszam. To się nazywa dwa ognie. To się nazywa dwa ognie. Może zapłonie trzeci ogień. Panie prezydencie, ja mam takie pytanie. Skąd ci inżynierowie byli? Czy byli ze Słupska? Panie redaktorze, każdy inżynier, nie powiem, bo nie wiem, to było przed naszą kadencją projektowane, sprawdza, udziela odpowiedzi. Natomiast nie jest ważne, czy projektant jest ze Słupska, czy nie. Pytanie, czy on tu był i to widział, prawda? Prawda. I ale sprawdzimy, pytamy, macie rację. Proponuję, żebyśmy post factum ocenili, czy to zostało dobrze zrobione, czy nie. Jeżeli już teraz możemy stwierdzić, że w wielu miejscach te lampy są postawione bez sensu, no to po co czekać, aż to zostanie zrealizowane? Tą sytuację monitorujemy na bieżąco. Wpływają do mnie również osobiście uwagi, pewne wskazówki również. Przesunąć lampę o 2-3 metry gdzieś w bok, to po prostu z życia wzięte. My w mieście Słupsku montujemy ponad 3200 nowych lamp. Jest to ogromna ilość. Taki projekt w Słupsku nigdy nie był realizowany, więc nie dam złego słowa powiedzieć o tym projekcie, ale jeżeli są uwagi, to na co dzień ZIM, czyli Zarząd Infrastruktury Miejskiej, otrzymuje je i rzeczywiście dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb albo poprawiamy ten projekt, jeżeli rzeczywiście, jak pan redaktor stwierdził, lampy stoją bez sensu. Na przykład na środku chodnika, co też się zdarzało. Na ulicy Długiej. Na przykład i na bieżąco wykonawca nanosi te poprawki. Przypomnę, że projekt ten realizowany jest ze środków Unii Europejskiej. Tu mamy ponad 14-milionowe dofinansowanie
i będzie on na pewno wielokrotnie również kontrolowany przez służby niezależne od nas, więc nie pozwolimy sobie na to, żeby była fuszerka. Jeżeli będą do nas dalej wpływać uwagi... Panie prezydencie, bo projekt był realizowany, mówię o Wojska Polskiego teraz i ławkach też ze środków unijnych i potem się okazało, że przez 5 lat tych ławek nie można przesunąć, bo to są ławki... Bo była projektu. Trwałość projektu. Właśnie. I teraz się za chwilę też okaże, że jest trwałość projektu i będą lampy stały między drzewami i nie będzie można ich przesunąć, bo są między drzewami. Bo jest trwałość projektu. Ale drzewa nie są unijne, będzie można wyciąć. Jesteśmy w specyficznym programie, rzeczywiście panowie gracie w dwa ognie, ale przypomnę, że tego typu projekt ogromny, przeogromny, nie był realizowany w Słupsku nigdy, a i w 90% gmin w Polsce również. Więc myślę, że jakbyśmy zauważyli te 90% dobrych stron tego projektu, to byłoby nam wszystkim lepiej. Ale zachęcam rzeczywiście do zgłaszania bezpośrednio do Zimu albo do mnie uwag podczas realizacji tego projektu. Będziemy się dostosowywać w tak wielkiej ilości realizacji poszczególnych pojedynczych punktów świetlnych. Zdarzają się również fuszerki. Ja się do tego przyznaję. Panie prezydencie, dobrze, chwała miastu za ten projekt, ale jeżeli coś robimy, to róbmy to od początku do końca dobrze. Jeżeli są sygnały, czy to do telewizji, czy to do radia, mówimy o tym nieustannie, dzwonią słuchacze, widzowie do nas i wskazują, tutaj jest bez sensu, tu bez sensu. No a to my potem to informujemy ZIM, ale to jakby grochem o ścianę, nie ma żadnej reakcji. I te lampy, no projekt jest, tutaj według projektu musimy postawić 5 lamp i te lampy stoją. Z tego co wiem, to inwestor ma prawo ingerować w projekt, jak w przypadku ulicy Długiej, jeszcze przed jego realizacją i powiedzieć, no te lampy po środku chodnika są bez sensu, proszę to w projekcie przesunąć i wtedy wykonać według... Studio Radia Słupsk, onegdaj umawialiśmy się, że pan redaktor będzie zgłaszał również do ratusza z uwagi z ciekawych audycji. Dzisiaj też słyszałem, jak pan redaktor w radiu, jadąc przez chwilę samochodem, rozmawiał z mieszkańcami, ale nie jesteśmy w stanie siedzieć cały czas w radiu, przed radiem, czy obok radia, czy samochodzie i słuchać tych ciekawych audycji, bo jesteśmy w tym czasie w pracy. Myślę, że ta audycja jest po to, żeby państwo, będąc pośrednikiem między mieszkańcem a władzami miasta, nam te uwagi zgłaszali. Jeżeli zdarza się, że do ZIM-u państwo te uwagi zgłaszają, a one nie są realizowane, no to pan redaktor zna doskonale inny adres, do którego można bezpośrednio dotrzeć. Umówmy się, że będziemy w kontakcie. I kolejny temat, dzisiaj to już ostatni, to jest most Łabędzi. Istnieje taki most od roku 1930. Przyjrzyjmy się i tej sprawie. Most Łabędzi na Słupi, znajdujący się na ulicy Orzeszkowej w okolicy Stawku Łabędziego, zbudowany został około roku 1930. Ma całkowicie stalową konstrukcję, jest jednoprzęsłowy o belkach łukowych ze stalową nawierzchnią. Nazwa Most Łabędzi funkcjonuje od września 2000 roku. Został wyłączony z ruchu samochodowego 6 kwietnia 2007 roku, początkowo na rok, obecnie bezterminowo. Piesi oraz rowerzyści i motocykliści mogą się po nim poruszać bez przeszkód. Katastrofalny stan przeprawy został stwierdzony podczas ekspertyzy przeprowadzonej na początku roku 2007. Krótko mówiąc, most Łabędzi jest bardzo skorodowany, tak bardzo, że nie będzie już remontowany. Jak na razie nie ma szans, aby w miejscu zardzewiałej konstrukcji powstał most z prawdziwego zdarzenia. Tak mówiono 13 lat temu. Tymczasem ruch na ulicy Kościuszki i Kaszubskiej znacząco narastał i narasta w miarę przybywania nowych osiedli mieszkaniowych w Siemianicach i jej okolicach, do których jedyny dojazd ze Słupska i do Słupska prowadzi przez ulicę Kaszubską. Podobnie jak jedynym dojazdem do kwartału ulic Trauguta, Sikorskiego, Krzywej i Jasnej, jedyną ulicą dojazdową z obydwu stron zresztą jest ulica Kościuszki. Innego dojazdu tam nie ma, więc w godzinach szczytu zakorkowana ulica Kościuszki jest poważnym problemem dla kilku tysięcy mieszkańców tej okolicy. W roku 2008 ówczesny Zarząd Dróg Miejskich zapowiadał wystąpienie do ratusza w sprawie likwidacji starego mostu Łabędziego i przeznaczenie środków na budowę nowej przeprawy samochodowej przez Słupie w tym miejscu. Jakie są plany z nim związane? Także te perspektywiczne. Wylotowe ulice ze Słupska, czy wlotowe, bo one są i wlotowe, są bardzo zakorkowane. Wszyscy wiedzą, jak wygląda ulica Westerplatte, jak wygląda ulica Kościuszki, czy Kaszubska. Kościuszki to jest też, jak było w felietonie, jedyny dojazd do kwartału ulicy, to jest poważny problem.
Kiedyś można było dojechać tam tym mostem Łabędzim właśnie, ale ten most jest w takim stanie, jak było widać, jest przerdzewiały i dlatego mieszkańcy pytają mnie, ponieważ ja mieszkam akurat w tamtej okolicy, czy coś z tym mostem będzie, to ja to pytanie przekazuję panu prezydentowi. Tak, jest to urocze miejsce. Ciche i spacerowe, odkąd został zamknięty ruch w tym miejscu. No tam pięknie. Pamiętam, przed kilkunastu laty rzeczywiście jeździło się dobrym skrótem i wyjeżdżało przy szkole medycznej na przykład. I było wszystkim wygodnie. Most jest wąski, więc była mijanka. W pewnym momencie okazało się, że jest on w kiepskim stanie. Most jest stalowy, historyczny, pochodzi z 1930 roku. No i w skali od 0 do 5 dajemy mu pod względem wytrzymałości i bezpieczeństwa powiedzmy plus 1 punkt. Więc nie jest, jak się okazuje, w stanie tyle tragicznym, żeby zagrażać bezpieczeństwu pieszych na przykład, ale rzeczywiście zlikwidowano skrót, który od restauracji na przykład pod Kluką pozwalał nam ominąć ulicę Kaszubską, która dzisiaj jest w godzinach szczytu bardzo zakorkowana. Z tym, że jak Państwo wiecie, pracujemy nad projektami ciągu dalszego ringu. Dziś okazuje się, że państwo polskie, czyli rząd, proponuje nam jeszcze inny rodzaj obwodnicy w Słupsku. My mamy swoje dokumenty, koncepcje, projekty przejazdu nowymi trasami ringu w innych miejscach. Myślę, że nie byłoby dobrym pomysłem, abyśmy i tutaj to miejsce udrożniali. Natomiast nieopodal, tuż za wodociągami, mamy projekt przebiegu nowej ulicy. Jest to tak zwana trasa olimpijska, gdzie powstać ma nowy most i na ulicę Portową wjechalibyśmy, jadąc od strony Siemianic. Z tym, że oczywiście wiemy, że są to ogromne środki. Dzisiaj, w roku 2020-2021, kończy się obecna perspektywa finansowa unijna, gdzie mamy budżetowanie 6-letnie. Zobaczymy, jakie będą możliwości pozyskania funduszy od 2021 roku, ale niestety już widzimy, że na tego typu inwestycje, przede wszystkim drogowe, tych środków nam w tych funduszach europejskich może zabraknąć. Ale wiemy, że w tym tygodniu pojawił się projekt rządowy tak zwanych 100 obwodnic w Polsce, gdzie między innymi i Słupsk, i Kobylnica mogłyby się znaleźć oficjalnie na tej liście, z tym, że żeby zrealizować nasze zamierzenia, a nie rządowe, które nie bardzo są kompatybilne z naszymi gminnymi, może udałoby się uzyskać spore dofinansowanie z budżetu państwa. Wiemy, że na propozycję dzisiejszej obwodnicy od Kobylnicy zachodnią częścią Słupska w stronę Ustki przewidziane jest około 300 milionów złotych. My jako miasto aż tylu nie potrzebujemy. A wiemy, że wewnętrzna obwodnica Słupska, czyli tak zwany czwarty czy piąty później etap ringu, o wiele więcej problemów i miasta Słupska, i gminy Słupsk, i gminy Kobylnica by załatwił, niż proponowana z Warszawy odgórnie obwodnica całkiem zachodnia. Ale myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy. Ja się w tym momencie wypisuję z drużyny dwóch ogni, bo też jestem przeciwnikiem wprowadzenia ruchu samochodowego w tej części miasta. Wydaje mi się, że ten most można by było zachować w jakiejś ładnej formie, kształcie. Może jeszcze przyozdobić latem pewnie kwiatami i pozostawić go tylko. Czy pan redaktor Sosnowski został sam? Nie, moje ognisko również wygasa, jako że, tak jak wspomniałem, mieszkam w tamtej okolicy, chodzę na spacery i ja przekazałem tylko pytania mieszkańców, którzy mnie stary, zabytkowy most i pytanie, co dalej z tym mostem. Jest jedna kłódka tam około 3-4 milionów złotych. Myślę, że w następnych latach, jeśli na tego typu zadania, można by uzyskać stosowne dofinansowanie, bo nie sztuką jest zrobić za swoje wszystko. Będziemy o tym temacie pamiętać, bo pewnie gdzieś kres wytrzymałości tego mostu, nawet dla pieszych, za ileś lat się skończy. I tym właśnie akcentem, ja podkreślam optymistycznym, że w pewnej perspektywie jest budowa kolejnego mostu, czy innego mostu w innym miejscu, ale właśnie po to, żeby utworzyć ten skrót, kończymy dzisiejsze dwa ognie wygaszone skutecznie przez naszego gościa, pana prezydenta Marka Golińskiego. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu.